Siemano wszystkim, z tej strony Adwinki, waszego najbardziej ulubionego fanpage'a, Góliński po polsku. Nini. I Maja. Co robimy dzisiaj, zapytacie nas? Nagrywamy filmik. Odpowiadamy na wasze pytanie, tak. Widzowie nasi są dla nas najważniejsi, prawda? Tak, przede wszystkim naprawdę. Przede wszystkim widzy. Słuchajcie, zadawaliście nam pytanie na fejsie i na Instagramie i w prywatnych wiadomościach chyba niektóre, tak? Tak. Ale większość w każdym razie jest w komentarzach i dzisiaj odpowiemy na komentarze. Na niektóre już odpowiedziałyśmy w komentarzach pod tymi komentarzami, więc nie będziemy tego poruszać, ale te pytania, które są ciekawe, odpowiemy. Czemu nie? Tak, why not? Why not? Zaczynamy, bo nie chcemy tracić czasu. Jakie jest prawo odnośnie zakupu nieruchomości przez obcokrajowców? Jak kupować przez internet czy przez biura? Słuchajcie, obcokrajowcy mogą bez problemu kupić nieruchomość w Gruzji, zapraszamy. Jeżeli chodzi o internet czy przez biura, ja osobiście polecam przez biura, bo są deweloperzy, którym nie zaleca się zaufać, bo wiecie co? Sytuacje są tak, różne, więc... Różne, czasami mają tak, że mają dokończyć budowy na przykład w ciągu 2 lat, ale ta się przesuwa. A końca tak, nie widać. Tak, końca się nie widać, więc bardzo ważne jest, żeby w umowie wszystko dopisać, dopilnować, żeby w przypadku, jeżeli wcześniej dokończą, w podanych terminach nie dokończą tam umowy, żeby jakieś tam konsekwencje... Dokładnie tak, zawsze będzie gwarancja, będziecie mieli umowę i tak dalej. Z deweloperami też oczywiście będzie umowa, ale to jak Maja mówiła, czasami było tak, że nie kończą budowy jakby na czas, albo w ogóle nie kończą. Tak, i w ogóle to jest tak samo, co przyjechać z biurem, czy bez biura podróż. Tak, można oczywiście wszystko ogarnąć, zależeć hotel i tak dalej, ale jadąc z biurem, tak, bo macie to... Komfort, więc tak. Płaci się za tak. Komfort. Ale ogólnie obcokrajowcy mogą kupić u nas nieruchomość, tak samo jak założyć firmę, o czym już my opowiadałyśmy. Dobra, kolejny komentarz do tego wydarzenia, komentarz nas prosi pan Janusz. Czy w Gruzji było o tym głośno, czy raczej cisza? Jest filmik o Katarzynie Pakosińskiej i jej mężu, bo jej mąż jest Gruzinem. I słuchajcie, jest taka sprawa. Generalnie nikt nie zna w Gruzji Katarzyny Pakosińskiej. Absolutnie, jeżeli... Ani męża. Męża tym bardziej, ale jeżeli człowiek nie jest naprawdę jakoś super ściśle związany z Polską, tak jak na przykład my, to żaden Gruzin nie wie, kto to jest. Tak. I tym bardziej nie miał jej... Ja kojarzyła się, bo napisała książkę, nawet ja za tak. bardzo nie wiedziałam. Ja też, ja do dzisiaj normalnie nie wiem, kto to jest. Wiem, że napisała książkę i ja w ogóle poznałam... To jest gniazdą kabaretu. Tak? Chyba, możecie poprawić. Poznałam panią Katarzynę i jej męża na targach turystycznych w Poznaniu i w sumie i tak za bardzo o niej nic nie wiem. Więc odpowiedź na pytanie, czy było głośno? Nie. Nie, w ogóle nie. Nie, w ogóle nie raz ktoś się, jakaś turystka się mnie zapytała, czy prawda, że Katarzyny Pakosińskiej nie lubią w Gruzji. Nie można nie lubić kogoś nie znasz. Dobra, czy Gruzini czują się narodem śródziemnomorskim i lubią się socjalizować z Hiszpanami, Włochami czy Grekami, a więc fiesta, impreza w dużym gronie i dobre jedzenie? Czy też bliżej wam do Słowian, drugie szczere rozmowy przy stole do białego rana? Byłyśmy zdziwione, wiecie, tak, jak przeczytałyśmy ten komentarz, bo nie wiedziałyśmy, że Słowianie w taki sposób spędzają czas. Długie, szczere rozmowy do białego rana. Zupełnie inaczej wyobrażałyśmy sobie słowiańskie imprezy, albo dlatego, że my byłyśmy na niektórych takich imprezach w Polsce i to nie wyglądało w taki sposób. I właśnie długie, szczere rozmowy bardziej pasują tak naprawdę do gruzińskiej supry, do gruzińskiej uczty. Tak, właśnie Polska mi się kojarzy bardziej tam ze śpiewem, ze zabawą. Do Gruzini te śpiewają, bawią się, ale właśnie te toasty, które u nas są tak bardzo popularne, właśnie to toasty są tak, takie, gdzie siedzisz tak. i rozmawiasz. Bierzesz kieliszek i gadasz przez 15 minut. Dokładnie tak. Przepraszam, a huśnie, miłusiem i cyk, jakieś tam... I takie rzeczy, hej i zdrowie, gdzie to jest rozmowa? Gdzie tam są rozmowy? Ale też jakby moim zdaniem, ja cały czas powstrzymuję moją wersję, że żeby była taka impreza w taki sposób, szczere, długie rozmowy i tak dalej, to jakby na imprezach musi być pity odpowiedni alkohol, bo mi się wydaje, że wino to jest idealny alkohol właśnie na takie imprezy, żeby trwały się długo, żeby można było rozmawiać i tak dalej. I nawet nie chodzi o toasty, tylko ogólnie. Jakby, wiecie, na przykład na słowiańskich imprezach, umówmy się, pije się wódki najwięcej. Tak. A wódka to nie jest taki alkohol, który można tak rozciągać w czasie i robić z tego suprę. Bo to po prostu, no wiecie, albo się upijesz szybko, albo się nie upijesz, tak? Zależy ile wypijesz. A właśnie no, nasza impreza w taki sposób wygląda, że jak najbardziej jest dużo dobrego jedzenia i jest duże grono, tak jak tam
ci południowcy w Europie, czy tam Grecy, ale też są rozmowy do białego rana. Więc tak. można powiedzieć, że to jest takie połączenie, jeżeli tak byście chcieli, moi drodzy. Jaka jest sytuacja gospodarcza Gruzji w zakresie zakrytych granic dla turystów? Co na to ludzie, którzy żyli z turystyki? Jakie nastroje i plany na przyszłość? Trudne pytanie. Jeżeli chodzi o gospodarkę, sytuację gospodarczą, sytuacja gospodarcza jest oczywiście bardzo zła, bardzo ciężka. Gruzja jako państwo ma długi, nie wiadomo ile, tak. Wszystko stoi, turystyka stoi, nie płacimy w tym roku podatków, nie zarabiamy nic, więc myślę, że prawdziwy kryzys jeszcze nadchodzi, zimą będzie najgorzej. Jeżeli chodzi o nastroje ludzi, to trudno nam jednoznacznie powiedzieć, jakie są nastroje ludzi, ale myślę, że wciąż są tacy, którzy popierają to wszystko i uważają, że ten sposób, ten taki te decyzje, które zamykanie i tak dalej, że to jest słusznie i czują się bardziej bezpiecznie w takich warunkach. Natomiast zdecydowanie więcej osób jest takich, nawet ci, którzy na początku popierali, teraz już wszyscy chyba ci, nawet większość mamy przeciwnych tym wszystkim. Tak. Te regulacje to trwa za długo, po pierwsze. Po drugie też jakby zawsze mówimy, że to nie jest tak, że ten kryzys, ten lockdown, tak, dotknął tylko na przykład, nie wiem, pracowników biur turystycznych albo hoteli, tylko nie wiem, mi się wydaje, że cały kraj jest jakby taką maszyną turystyki, bo to wszystko od ciebie zależy, wiecie, ludzie, którzy, nie wiem, nawet taksówkarze, którzy wcześniej o wiele więcej mieli klientów, no bo byli turyści, którzy może przyjeżdżali bez biur podróży i sami sobie jeździli, taksówkarze mieli więcej klientów, restauracje, to już nie mówię o tym, nie wiem, na bazarach było więcej ludzi, a jakieś babcie, które sprzedają przyprawy czy jakieś słodycze gruzińskie, one miały więcej pieniędzy i wszystko to jest połączone, więc no, więc nasz rząd po prostu stwierdził, że nie, że będzie wszystko zamknięte, więc my cały czas mówimy, że teraz jeszcze jest wciąż lato, powiedzmy, i może tego jeszcze teraz nie widać tak bardzo, ale zimą będzie prawdziwy kryzys, więc czekamy. Zimą będzie najgorzej. No jeżeli chodzi o nastroje, to bardzo trzymamy kciuki za 2021 rok, bo co jeszcze nam zostało? Nic, absolutnie. Czekamy na przyszły rok. Naszym zdaniem też to wszystko jest związane z wyborami, ale w ten sposób, że nasz rząd się boi chyba, że będą jakieś tam demonstracje po wyborach możliwe, czy tak. Szczególnie wtedy, kiedy jest kryzys, więc trzymając tą, będą w takiej sytuacji, w trybie takim, gdzie jest pandemia, mogą prowadzić wszystkie ograniczenia, typu zakaz gromadzenia ludzi, mogą prowadzić też godzinę policyjną każdej chwili, tak zresztą to już przez 2 miesiące była godzina policyjna. No więc po prostu, żeby potem uniknąć jakichś tam problemów, nie? Tak. Jak już będą wyniki wyborów, jeżeli będzie coś takiego potrzebne. Dokładnie. Dlatego mam nadzieję, że po wyborach już będzie lepiej. Mamy poważne pytanie. Jak wyglądają regulacje prawa pracy w Gruzji? Urlopy chorobowe, urlop macierzyński, urlop tacierzyński i tak dalej. I skoro tego tematu dotyczyło tak naprawdę dwa pytania, to od razu przeczytam drugi komentarz i to połączymy w jedną odpowiedź. Mhm. I drugi komentarz brzmi w taki sposób. Jak wygląda zatrudnienie w Gruzji? Czy jest tu mowa o pracy? Czy kodeks pracy L4? Czy urlopy się przysługują? I pan Mateusz, który zadał to pytanie, napisał, że słyszał od Gruzinów pracujących w Polsce, że bardzo słabo to tam wygląda. I słuchajcie, generalnie to wygląda w taki sposób, że jeżeli chodzi o umowę o pracę, jak najbardziej jest umowa o pracę, ale w Gruzji jeszcze działa coś takiego, czego chyba w Polsce nie ma, że na podstawie ustnej umowy, czyli na takie, nie wiem, no, rozmowa taka zwykła, jeżeli obie strony się dogadują jakby o jedną konkretną rzecz się zgadzają, to to już jest umowa. I to jest nie umowa pisana, tylko jest umowa ustna. Oczywiście są też zwykłe umowy spisane, sporządzone w sposób pisemny, tak jak w Polsce, jak najbardziej. Jeżeli chodzi o L4, to wiadomo, jest L4. No, można zrobić zwolnienie lekarskie, tak jakby w Polsce, pod tym względem nie ma dużej różnicy. Jeżeli chodzi o urlop, to w ciągu roku przysługuje się 21 dni urlopu i to są dni odpłatne. I te w zależności od pracy, można wziąć też dni urlopowe, ale wtedy już pracodawca nie płaci, czyli tak samo jak w Polsce. No. I jeszcze było pytanie o urlop macierzyński. Tak, w ogóle w kodeksie też mamy też coś takiego, kodeks pracy. I kodeks pracy mamy dla sektora państwowego, dla sektora prywatnego. W ogóle problem polega na tym, że gruziński język jest taki gender friendly, nie ma rodzajów. I więc w kodeksie przeczytałyśmy specjalnie artykuł, żeby się dowiedzieć, jak to dokładnie wygląda. Okazuje się, że nie ma określonej płci. Jest napisane, że rodzic może wziąć urlop, ale najczęściej jednak no, to kobiety biorą. Tak. I kobiety w ciągu mogą wziąć 720 dni urlopu.
urlopowych i z tego 183 dni mhm, to są dni płatne. Resztę po prostu oni sami mogą decydować w tym momencie, kiedy zajdą w ciążę czy po urodzeniu dziecka. W kodeksie pracy chcieli prowadzić zmiany odnośnie urlopu tacierzyńskiego, co wtedy mogliby ojcowie wziąć 520 dni i z tego 90 dni mieliby urlop płatny. Nie? Tak. Tak, więc ale jakoś tak nie prowadzono ostatecznie i jak powiedziałam, w kodeksie nie ma określonej płci. A jednak bardziej chodzi o to, że ludzie nie mają takiej potrzeby. Ten prawnik, z którym był wywiad, powiedział, że słyszał jedynie o trzech przypadkach, tak, kiedy ojciec wziął urlop tacierzyński. Jednak u nas najczęściej kobiety, ale ważne zaznaczyć, że rodzice naraz nie mogą wziąć tego urlopu. Tak, albo musi jeden rodzic. Albo ojciec. Pan Mariusz nas pyta, czy zauważacie w Sakartvelo, czyli w Gruzji, zmiany klimatu? I odpowiedź jest taka, że nie zauważamy za bardzo. Nie, chyba nie. Cały czas mamy zimę bez śniegu i bez mrozu i cały czas mamy upały latem. Nawet czasami jest tak, że w Batumi pada śnieg, czego nie ma. A to zimą, tak. To jest rzadkie, ale ogólnie to jest raz na... może być tak, że sobie myślałam, że o, no to rok temu było o tej porze inna pogoda, ale jakichś takich zmian... Takich globalnych zmian chyba nie. Ja osobiście nie mam. Chyba nie. Są pytania o sytuacji religijnej i tam o życiu katolików w Gruzji, ale o tym nagrałyśmy osobny filmik, więc nie będziemy teraz tego poruszać. Dobra, możemy przejść na Instagram, tak, słuchajcie. Tak, przechodzimy. Pytanie było odnośnie radia. Czy Gruzini słuchają radia? Czy są listy przeboju? Jeśli tak, to co to jest aktualnie numerem jeden Gruzji? I dlaczego Gruzini słuchają na co dzień w domach, w samochodzie? Jakiego typu muzyki nie znoszą? Rzadziej Gruzini słuchają radia, ale jedynie w samochodzie. W Polsce na przykład w niektórych rodzinach, tak tam nie wiem, tak, ciągle było łączone tam radio. Tak, po prostu było łączone radio. Natomiast w Gruzji nie, jedynie w samochodzie. Listę przeboju mam, ale nie jesteśmy w stanie powiedzieć, jaka muzyka jest teraz hitem. Tak. Ogólnie nawet w nie wiem, jakichś knajpach czy coś, po prostu leci muzyka, którą sami ludzie wybiorą, a nikt nie puszcza tak sobie radia tak po prostu. Tak, to w tej chwili na przykład tam, gdzie my siedzimy, jest YouTube włączony. Tak, mają jakaś muzyka. Tak, i bardzo często w takich knajpach najczęściej, zależy od knajpy, ale najczęściej grają jakieś tam jakąś swoją muzyka, ulubioną tak, muzykę. Tak, jakaś pop muzyka. Najczęściej i jakiego typu muzyki nie znoszą, nie ma jakiegoś tam jednego rodzaju muzyki, czego Gruzini tak ogólnie nie znoszą. Tak. I w samochodach też rzadko bardzo, ale mi się wydaje, że jeżeli na przykład ktoś nie ma pendrive'a z piosenkami albo nie wiem, coś takiego, no to po prostu słucha radia, żeby nie była cisza kompletna. I dlatego, że lubi radio. Tak mi się wydaje, przynajmniej ja tak robię. To są takie pytania, że w Gruzji jest wielu piratów drogowych i czy są jakieś próby ograniczenia tego, jak na ten problem patrzy społeczeństwo. Generalnie, jeżeli chodzi o wykroczenia drogowe, jak najbardziej mamy dużo tego. I wiecie co, to wygląda w taki sposób, że Gruzini wciąż, dużo Gruzinów ma taką mentalność, że jeżeli oni wiedzą, że na konkretnym odcinku drogi na przykład nie ma kamer, albo że jest mała szansa, że policja ich zatrzyma, to oni nie myślą o własnym bezpieczeństwie, albo tam ludzi, którzy siedzą w ich samochodzie, tylko myślą o tym, żeby policja ich nie złapała tak naprawdę. I podejście społeczeństwa jest bardzo luźne moim zdaniem, bo jest takie, że o, że nie szkodzi, że a, że przecież co jest tego. Jest dużo tak naprawdę zakazów u nas, typu nie wiem, na przykład, że nie można dziecko przewozić z przodu, tak? Też bardzo często są takie przypadki, kiedy kierowca bierze, na przykład ojciec, tak? Bierze swoje dziecko i u siebie na kolanach go sadzi i tak jeżdżą, tak? I to jest bardzo niebezpieczne. Ostatnio zginęła dziewczynka, tak? 12 lat chyba miała, coś takiego, bo tak właśnie ją ojciec woził i dużo jest takich przypadków. Więc generalnie, no jak społeczeństwo na to patrzy? Moim zdaniem patrzy o wiele luźniej niż powinno patrzeć. A poza tym myślę, że na przykład szczególnie starsze pokolenie ma takie podejście, że nie lubią zwracać uwagi innym i dlatego tak, kierowcy wszyscy się boją, coś tak. Jest tak, że cały autobus się boi i nic nie mówią. Ostatnio jechałam w Batumie i kierowca jeździł jak nienormalnie i zwróciłam mu uwagę, nie? I obok mnie siedziała pani i razem z nią wysiadłyśmy, nie? Ona mówi,
fajnie, że powiedziałaś, ja tak się bałam, tak się zaczęłam, no mówię, no to przepraszam, ale mogłaby pani powiedzieć, tak, ma, wie, to moje pokolenie, wasze pokolenie jest inne, tak zaczęło. I w ogóle jeszcze jedną rzecz dodam, okej? Okay? Bo bardzo często ludziom, bo Polacy na przykład, albo inni turyści z innego kraju, bardzo często mają wrażenie, że Gruzini jeżdżą jak nienormalnie i tutaj nie ma żadnych wypadków, a to nie jest prawda. Wypadki się zdarzają, ostatnio w Szatylii zmarło 17 osób, ludzie umierają, więc musicie zdawać sobie sprawę, że kierowca, który jeździ jak nienormalny, to nie jest jakieś tam, że na pewno dojedziecie, oczywiście to nie jest część kultury. To nie jest część naszej kultury i musicie wiedzieć, że paręset osób co roku ginie w wypadkach drogowych i to ginie, a inne jakieś tam problemy zdrowotne to jest inna statystyka. W ogóle mamy naprawdę bardzo dużo przypadków wypadków samochodowych. Oczywiście nie każdy kończy się śmiercią, tak? Ogólnie mówię, że jest bardzo, bardzo, bardzo dużo, więc proszę nie myśleć, że skoro to jest Gruzin i on jeździ szybko, on zna się na rzeczy i na pewno będzie okej, nie zna się, nie. To jest nieodpowiedzialne i trzeba zwrócić uwagę. Dlaczego Gruzini, gdy tylko zapytałem o sprawy polityki kraju, chciałam dowiedzieć się czegoś więcej niż to, co mogą przeczytać w mediach, natychmiast urywali temat? I to jest ciekawe pytanie, bo chyba to trochę podkreśla, czym się różnimy, Polacy i Gruzini. I głównie różnimy się tym, że Gruzini nie aż tak są zafascynowani polityką, nie aż tak często rozmawiają o polityce, a tym bardziej nie narzekają i jakby nie mówią jakichś złych, negatywnych rzeczy o swoim własnym kraju przy obcokrajowcach. Tak, właśnie bardziej myślę, że dlatego ogólnie Gruzini się interesują, ale wy Polacy bardzo lubicie narzekać. Tak. I przekonanie obcokrajowców, że w waszym kraju jest źle, to jest wasz sport narodowy. Tak, chyba. Jesteście naprawdę, w tym bardzo dobrze. Naprawdę, więc Gruzini nie mają takiego podejścia. Gruzini bardziej chcą pokazać obcokrajowcom, że jest okej. Okay. Natomiast jest Polacy, okay. Tak, Polacy chcą pokazać, że jest źle, że jest naprawdę w kraju. I w ogóle, wiecie co, chyba w jednym filmiku już powiedziałeś, bardzo nas denerwują sytuacje, które nie zdarzają się może tak co chwilę, ale czasami jakiś tam Gruzin znosi to za Kaczyńskiego albo wspomina Kaczyńskiego, a poła grupy zaś, no o nie, my nie lubimy tego Kaczyńskiego, to jego brat jest jeszcze gorszy, tak dalej, jakieś takie teksty już zaczynają. Naprawdę, to nie jest potrzebne. Nie jest potrzebne, bo ludzie nie wiedzą, co to za prezydent. Więc wiecie, tak, nie znają się, wiedzą, kim jest prezydent u was i ewentualnie premier, nawet wątpię. Tak. Dobra, lecimy dalej. Ciekawe pytanie, Maja. Jak by się potoczyło nasze życie, gdyby nie Polska i język polski? Bardzo ciekawe pytanie. Miałaś jakieś plany konkretne na życie? Wiesz co, zaczęłam się uczyć polskiego na drugim roku studiów. Jakoś za bardzo z racji tego, że poszłam na zarządzanie i takie biznes i management. I coś takiego. Bardziej myślałam, że zawsze lubiłam matematykę, zawsze matematyka wychodziła mi najlepiej, więc zawsze myślałam, dobra, że miałabym jakiś tam zawód związany z tym, może księgowa albo coś w tym stylu. Myślę, że pracowałabym w jakiejś tam korporacji albo coś w tym stylu. Korpo. Ja miałam w ogóle jechać do Włoch, moi drodzy, ale nie pojechałam, bo uczyłam się włoskiego i chciałam tam jechać. Byłam tam w takim kursie na szkole letniej i potem chciałam jechać na studia magisterskie już po licencjacie, ale jakoś w międzyczasie zaczęłam uczyć się polskiego i pojechałam na jeden program, drugi program taki wymiany studenckiej, jakoś tak już została ta Polska, więc moimi planami były Włochy. Ale nie żałuj, lubię Polskę. Słuchajcie, kolejne pytanie. Czy Gruzini lubią polskie filmy typu Psy, Tato, Sara i tak dalej? To ci powiem tak, nie to, że lubią, nawet nie chodzi o to, czy lubią, chodzi o to, że w ogóle nie znają takich filmów. Tak, nie znają. Myślę, że w ogóle bardzo często mam wrażenie, że raczej tego, że Polacy mają takie płynne wyobrażenie na temat znajomości polskiej produkcji filmowej, w tym przypadku lub nie filmowej na całym świecie. Więc myślę, że takie, nawet ja nie kojarzę tych filmów, Nini też, Nini bardziej tylko lubi. Tylko Psy kojarzę. No, Psy ja też słyszałam, no, ale myślę, że takie polskie filmy, ewentualnie jakieś tam nowe mogą kojarzyć, nawet nowych nie kojarzą, nowe. Nie? Polska kinematografia nie jest to aż jest taka... Jest bardzo specyficzna moim zdaniem. Jest specyficzna i jest taka, no nie jest zbyt znana. No, tak, nie jest znana, nie jest taka, nie znają. Nawet w ogóle europejskie kino nie jest zbyt takie, wiecie, komercyjne, ale nie wiem, jak francuskie, włoskie kino bardziej jest znane, ale polskie no to już mniej, tak? No więc jakby ze starych filmów u nas wiadomo, stare gruzińskie filmy są bardzo często opuszczane, szczególnie na święta, i stare rosyjskie filmy, bo niektóre stare rosyjskie filmy są bardzo lubiane przez naszych ludzi i są naprawdę fajne. A jeżeli chodzi o polskie, to niestety nie. Chyba, że Czterech Parcerów, to wtedy tak. Tak, Gregorysa, tam był chyba akurat kojarzy. Jaki Gruzja ma stosunek z Azerbejdżanem, Armenią i Turcją, zarówno międzyludzkim, tak i politycznym?
To jest fajne pytanie, bo to jest wszystko wymieszane, moi drodzy. Z Turcją, z Azerbejdżanem mamy dobre relacje polityczne i takie handlowe bardziej, bo od Azerbejdżanu mamy ropę naftową. Turcja jest naszym bardzo dużym sojusznikiem, właśnie takim handlowym, eksport, import. Ale jeżeli chodzi o takie relacje międzyludzkie, to z Turcją nie powiedziałabym, że mamy dobre relacje. Zależy od regionu. Myślę, że w Adziarii jest więcej osób przeciwko, jakby. Tak, bo tam jest... Tam jest bardzo blisko Turcja, bardzo dużo Turków jest i ewentualnie, ale oczywiście nie wszyscy tak ewentualnie. Zależy, tak. Ale w każdym razie myślę, że Gruzin żaden nie powie, że Turek, lubię go, nasz brat. Super. Chyba nie. Jakiś tam obojętny, tak? Tak, obojętny. Bardziej obojętny. Jeżeli chodzi o Azerów, Azerowie są zdecydowanie bliżej niż Turcy, bo w Gruzji też dużo Azerów mieszka, czyli mniejszość azerska, ale też jakoś super nie jesteśmy braćmi na zawsze. Jeżeli chodzi o Armenię, to my nie mamy politycznych stosunków dobrych, ponieważ Armenia trzyma się z Rosją. Tak, a my nie trzymamy się z Rosją. A jak nagrałyśmy filmik o dowcipach, wtedy powiedziałyśmy właśnie parę słów na ten temat, że mamy sporo dowcipów o nich, oni o nas i tak dalej, więc śmiejemy się. I temat II wojny światowej. Czyli jak wśród Gruzinów wygląda opinia na temat II wojny światowej i czy dominuje przeświadczenie zachodnioeuropejskie, czy model z SSSR? Model z SSSR? Nie, zależy. Starsze pokolenie, wiadomo, jestem pewna, że jak zapytasz jakiegoś takiego pana, który, nie wiem, no jest starszy niż nasi rodzice nawet, no to on powie, że wojna była w latach 41-45. Ale młodsze pokolenie chyba już wie dokładnie, o co chodzi i wie, że nie zaczęła się ta wojna w 1941 roku, tylko dwa lata wcześniej. Więc to zależy. To znowu zależy od pokolenia, bo jednak u nas jest duża taka przepaść informacyjna między starszym i tym młodszym pokoleniem. Naszym pokoleniem albo jeszcze pokoleniem młodziej od nas. Mam nadzieję, że wyczerpująco odpowiedziałam na Pana pytanie. Aha, tak, jeszcze chciałam dodać, że Dzień Zwycięstwa w Gruzji jest obchodzony 9 maja, tak jak w radzieckich, postradzieckich republikach. No, czy ludzie nadal robią wino tak jak setki lat temu, czy takie wino smakuje inaczej? Tak, robią, zgodnie z tradycyjną metodą gruzińską, czyli robią wino w kwebri. Takie wino, tak, smakuje inaczej, zdecydowanie. Smakuje inaczej. No. Ale musicie je spróbować, to trudno powiedzieć, jak smakuje inaczej, słuchajcie. No. Mam pytanie, czy wy Gruzini nadajecie sobie jakieś pseudonimy ksywy? Jak tak, jakie wy macie? Tak, jak najbardziej. Tak, ale jakieś tam ksywy są popularne. Ale to chyba jest na całym świecie, to no nie tak, jest takie coś, że jest tylko Polska albo w Gruzji. Tak, jest... tak samo jak na całym świecie teraz tak samo, u nas też. Czy masz coś? Specjalnego takiego nie mam, tylko nie wiem, no na uczelni miał takiego kumpla, który mnie nazywał Karo od mojego nazwiska. Karo Sanitelo nazwisko. I to wszystko. Ale nie nazywam. Ja miałam podczas studiów, bo w grupie tam, gdzie byłam, było podzielili studentów według imion. I okazało się, że w grupie były bardzo te same imiona i że od różnych tych ludzi zwracaliśmy do innych przez nazwisko, nie? I razem ze mną w grupie była moja kuzynka, więc nazwisko warszańce było dwóch osób, nie? I dlatego ja zostałam kuzynką. I wszyscy mówią do mnie kuzynka. To ma sens, słuchajcie. I ostatnie pytanie, które przerośnie w reklamę, tak naprawdę. Czy planujecie wycieczki po Azerbejdżanie bądź Armenii, albo tu i tu, albo typowe takie sportowe, jak trekking po górach? Słuchajcie, ogólnie, jak jeszcze nie wiecie, że mamy wycieczki do Armenii i Azerbejdżanu, to musicie wejść na naszą stronę i zobaczyć naszą wycieczkę na przyszły rok, bo o tym roku już niestety nie bardzo mamy nadzieję, że coś będzie, więc na przyszły rok już mamy wyjazdy. I robimy wyjazdy po Armenii i po Azerbejdżanie, nie razem. Jest albo Gruzja Armenia, albo Gruzja Azerbejdżan. Ale to nie znaczy, że to jest niemożliwe, połączyć na przykład trzy kraje w jedną wycieczkę, tylko taka wycieczka jest bardzo długa. Jakieś, nie wiem, trzy tygodnie to musi trwać, bo Azerbejdżan jest duży, Armenia jest może nie tak duża, ale też warta uwagi, Gruzja wiadomo. Więc mamy na razie tak osobne te kraje, ale może kiedyś połączymy, kto wie. A jeżeli chodzi o sportowe, trekkingowe, no to nie mamy na stronie, ale jeżeli ktoś by chciał, to możemy na życzenie zorganizować. Tak, dodam tylko, że na chwilę obecną mamy zniżkę First Minute. Mam super zniżkę. Możecie skorzystać.
Chyba to tyle. Słuchajcie, to jest długi filmik, dlatego że było dużo pytań. Na niektóre pytania nie odpowiedziałyśmy, to przepraszamy, ale niektóre się powtarzały, niektóre już były poruszane w innych filmikach, więc nie będziemy już tego samego mówić kilka razy. Kończymy. Tak, dzięki za uwagę i co? I widzimy się kiedyś tam na filmiku.